Proszę Państwa, ja chciałabym, żebyśmy powiedzieli, wow, jaka fajna reforma. Natomiast możemy zupełnie inaczej odnieść się do tej reformy. Ale zastanówmy się przez chwilę, co ona nam daje. W 2012 roku, czyli od 1 września, reforma wprowadziła po pierwsze nową klasyfikację zawodów. Zwracam o tyle na to uwagę, że ta klasyfikacja oświatowa, czyli MEN-owska, jest spójna z klasyfikacją ministra pracy i polityki społecznej, przy czym nasza klasyfikacja ma 203 zawody, natomiast gospodarcza klasyfikacja ma ich około 2000. Ale tym niemniej te nasze 200 zawodów wpisuje się idealnie w tą klasyfikację. Proszę Państwa, również ta reforma wprowadziła nową podstawę kształcenia w zawodzie, którą przełożono z celów i treści na efekty kształcenia. Czyli to, co uczeń musi umieć i to, co uczeń musi znać i co uczeń musi potrafić. I te efekty zostały właśnie pogrupowane jako efekty wspólne dla wszystkich zawodów, jako efekty wspólne w ramach obszaru, no i oczywiście efekty, które są wyodrębnione w danej klasyfikacji. Wprowadzony został zmodernizowany system egzaminów. Ja może tylko tyle tu powiem, ponieważ nie będę dłużej nad tym akurat punktem mówiła, ale drodzy Państwo, system egzaminów dotyczy, że zawód technikalny, czyli ten uczeń z zawodówki i uczeń z techniku, jak również osoba dorosła, zdają w jednej sali ten sam egzamin z klasyfikacji. A to fajne jest, muszę powiedzieć, że to jest ciekawe doświadczenie i chyba fajnie, że tak się stało. Proszę Państwa, ale również ta reforma uporządkowała nam szkoły, w których możemy kształcić młodzież i dorosłych. Drodzy Państwo, w naszej klasyfikacji wyodrębniono te 203 zawody, w których jest 256 kwalifikacji. Wszystkie zawody zostały podzielone na kwalifikacje. I tak mamy spośród tych zawodów 23 zawody 3 kwalifikacyjne, 74 zawody dwukwalifikacyjne, 99 zawodów jednokwalifikacyjnych. Wprowadzono już również w 2014 roku zmiany do tej klasyfikacji, albowiem pojawił się technik urządzeń dźwigowych, jak również technik chłodnictwa i klimatyzacji. Natomiast jeśli chodzi o zasadnicze szkoły zawodowe, to pojawił się mechanik motocyklowy. Spośród wszystkich wyodrębnionych zawodów wskazanych jest 165 zawodów, które można kształcić w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Wszystkie zawody pogrupowano w 8 obszarach kształcenia. I tak mamy, że to jest obszar administracyjno-usługowy, budowlany, elektryczno-elektroniczny, mechaniczny i górniczo-hutniczy, rolniczy, leśny z ochroną środowiska, turystyczno-gastronomiczny, medyczno-społeczny i artystyczny. Dlaczego tak się stało? Ponieważ w obrębie jednego obszaru, proszę zwrócić uwagę, jak wiele zawodów można skupić wokół na przykład turystyki i gastronomii, i hotelarza, i piekarza, i cukiernika, technika technologii żywności, a zatem chyba warto było w taki sposób spojrzeć na te zawody. Tu chciałam Państwu pokazać właśnie ten przykład tych zawodów jednokwalifikacyjnych, dwukwalifikacyjnych, trzykwalifikacyjnych, ale to minister również nas informuje, czy możemy pojedynczo w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizować te kwalifikacje. Mówiłam o uporządkowaniu szkół dla dorosłych i dla młodzieży, a zatem jeśli chodzi o młodzież, to młodzież ma możliwość kształcenia się w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, w szkołach policjalnych o nie dłuższym okresie kształcenia jak 2,5 roku, 4-letnim technikum i 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej, jak również 3-letnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy. A zatem te sprawy zostały już tu jednoznacznie wyregulowane. Ale tu chyba jest taka radykalna zmiana, na którą warto zwrócić uwagę, dlatego że
Szkoła podstawowa dla dorosłych, oczywiście 3-letnie gimnazjum, jeżeli tych osób jest coraz mniej już na rynku, ale takie jeszcze są. Proszę Państwa, ogólniak dla dorosłych i szkoła policjalna. I proszę zwrócić uwagę, że już nie mamy innej formy kształcenia osób dorosłych. Co wcale nie znaczy, że nie mogą zdobywać innej formy kwalifikacji, a mianowicie, że obok tego liceum ogólnokształcącego bądź szkoły policjalnej mogą brać udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Za chwilę się zastanowimy nad tymi formami pozaszkolnymi. Zresztą proszę zobaczyć, że to są priorytety ministra, gdzie mówi, że chcemy, żeby nastąpił rozwój tych form pozaszkolnych. Czyli mamy tutaj wspomniany kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych, kurs kompetencji ogólnych, dokształcanie młodocianych, jak również inne kursy. Dwa słowa może wyjaśnienia. Mianowicie kwalifikacyjny kurs zawodowy dotyczy efektów kształcenia realizowanych w ramach jednej tylko kwalifikacji. Kurs umiejętności zawodowych to realizuje tylko fragment podstawy programowej kształcenia w zawodzie. Dowolny fragment, oczywiście taki, który jest przydatny komuś w pracy. Kurs kompetencji ogólnych, czyli kurs, który realizuje fragment podstawy programowej kształcenia ogólnego. Ja może powiem dla pracodawców, że kształcenie w szkole odbywa się w oparciu o dwie podstawy programowe kształcenia, mianowicie jedna to jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, a druga to jest podstawa programowa kształcenia w zawodach. Młodociani, pracownicy, ten temat jest znany wszystkim, szczególnie pracodawcom, gdzie na dokształcenie teoretyczne, czyli uczenie się przedmiotów zawodowych, przychodzą do ośrodka doskonalenia i dokształcenia zawodowego. Inne kursy, które nie mieszczą się wyżej, na przykład kurs spawania, kierowca, prawda, czyli nabywanie, kurs urządzeń dźwigowych, tych, których nie ma w szkole, a które dają dodatkowe kwalifikacje. Jakie korzyści mają, proszę Państwa, szkoły z wprowadzenia reformy? Reforma dała szansę, że szkoła autonomicznie może tworzyć szkolne plany nauczania. Czyli może to sobie podzielić na przedmioty, może odpowiednio nazwać sobie te przedmioty, może zadecydować o tym, kiedy uczeń nasz będzie zdawał egzamin, może również wprowadzać treści dotyczące lokalnego rynku pracy. I szkoła może zaprosić sobie do współpracy, kogo tylko chce. Proszę Państwa, szkoła również po raz pierwszy od wielu, wielu lat mamy możliwość, że możemy korzystać z wszystkich dostępnych nam programów nauczania. Jeżeli żaden z tych programów nauczania nam nie odpowiada, możemy napisać swój własny program nauczania. Bardzo podkreśla się indywidualizację procesów kształcenia. Czyli to wydobywamy z ucznia to, co jest dla niego najlepsze. No i proszę zwrócić uwagę, kwalifikacyjne kursy zawodowe, które promuje się w formach pozaszkolnych. Ja powiem szczerze, że takie trochę mam mieszane uczucia, mówiąc o kwalifikacyjnych kursach zawodowych, ponieważ akurat je realizujemy, ale moja jakby takie trochę niezdecydowanie wynika z tego, że kurs nam się kojarzy, że to jest szybko, miesiąc, dwa. A tu się okazuje, że znowu jest to uregulowanie prawne, że liczba godzin na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest narzucona przez rozporządzenie ministra. No i niestety, proszę Państwa, kurs 600 godzin, 800 godzin, 1000 godzin, 1100 godzin. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że kształcenie na tym kursie trwa półtora roku, dwa lata i czasami dłużej. I to nie jesteśmy w stanie, jak gdyby, że tak powiem, przyjąć, że tak długo trwa to kształcenie. Stąd jak gdyby moja taka sugestia, że to trochę za długo. Mówiłam o szkolnych planach nauczania. Zobaczcie Państwo, tu mamy akurat technika mechatronika. Po pierwsze, pragnę zwrócić uwagę, że podzielono kształcenie na dwa bloki. Teoretyczne i kształcenie praktyczne. Proszę Państwa, mówiłam o planowaniu egzaminów. Akurat tutaj uczeń zdaje egzamin w połowie klasy trzeciej, na koniec klasy trzeciej i w połowie klasy czwartej. Czyli co pół roku ma egzamin. Ale to my możemy zadecydować, czy on w połowie klasy trzeciej zdaje, czy może już po drugiej klasie może zdawać.
bo my znamy naszą młodzież, my wiemy, jakie ma możliwości i jak to może wyglądać. A zatem po raz pierwszy dano nam szansę, że możemy taki szkolny plan konstruować. Jakie są korzyści dla pracodawców wynikające również z wprowadzenia reformy? Proszę Państwa, pracodawcy nie wiedzą, że można w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych kształcić czy doskonalić swoich pracowników. A zatem również można ich wysłać do takich placówek, gdzie to kształcenie może się odbywać, ale jest jeden warunek, żeby ono było za darmo, czyli płacone z budżetu państwa, to grupa pracowników, która powinna być skierowana, musi wynosić minimum 20 osób. Ale czy to tylko jeden zakład musi wysłać 20 osób? Można nawiązać współpracę pomiędzy zakładami danej branży i zgromadzić 20 osób i wtedy taki kurs jest, że tak powiem, możliwy do realizacji. Pracodawca może również zatrudniać pracownika z pojedynczą kwalifikacją, z dwoma, z trzema, z pięcioma. A więc zobaczcie Państwo, że jak gdyby liczba tych gromadzonych przez osoby dorosłe kwalifikacji jest dowolna, ale taka, która pozwoli na zdobycie zatrudnienia. No i oczywiście, proszę Państwa, pracodawcy mogą opiniować i zgłaszać do szkół treści w zakresie własnych potrzeb. Po co reforma? Proszę Państwa, po pierwsze wprowadzone kształcenie zawodowe i ogólne musi być ze sobą powiązane, a wszystko to, żeby realizować kompetencje kluczowe. Możliwość stopniowego nabywania kwalifikacji w trakcie nauki szkolnej. Zastąpienie szkół zawodowych dla dorosłych, bo zobaczcie Państwo, już nie mieliśmy technikum dla dorosłych, nie ma technikum uzupełniającego dla dorosłych, nie ma zasadniczych szkół, ale zastąpienie tego systemem kursów zawodowych. Włączenie szkół w system kształcenia ustawicznego, a więc formy pozaszkolne, no i oczywiście umożliwienie absolwentom zasadniczych szkół zawodowych podnoszenia poziomu wiedzy ogólnej. Czy umiemy skorzystać z tej reformy? Ja zadam pytanie tak. Czy uczeń liceum ogólnokształcącego może uczestniczyć w formie pozaszkolnej równolegle? Proszę Państwa, czy jeżeli kształcimy technika pojazdów samochodowych, czyli dawna samochodówka, czy równolegle może iść na kurs kwalifikacyjny z motocykli? Oczywiście, że tak. Zobaczcie Państwo, reforma daje nam możliwość, że jeżeli uczeń w trakcie nauki szkolnej ukończy 17 lat, a takie możliwości już są, może równolegle zdobywać inny zawód. A zatem na rynku pojawi się taka szansa, która szkoła da więcej w tym samym czasie. Skorzystajmy z tej reformy. Ja bardzo lubię to hasło. Padli gwiazdy, a nie pod stopy. Bądź ciekawski. To nam otwiera perspektywę. Jak będziemy ciekawscy, to będziemy tworzyli różne fajne rzeczy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego.